W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o prawdopodobnej przyszłości Scarlet Witch w MCU, o tym, jakie nagrody chce zdobyć Deadpool i Wolverine, o balerinie, o The Last of Us, ale zaczniemy od pewnej smutnej wiadomości dla tych, którzy subskrybują Disney+, ponieważ nie dość, że Disney podniósł ceny do 50 zł za miesiąc, to jeszcze zakazuje dzielenia kont. Disney opublikował komunikat, w którym napisali, że dzielenie konta jest już niedostępne. To znaczy jeszcze jest, ale już niedługo nie będzie. Ale będzie na to sposób, ponieważ możesz sobie wykupić jednego dodatkowego użytkownika. Są oczywiście pewne restrykcje, że ten użytkownik musi być w tym samym kraju co główne konto itd. itd. I to będzie kosztowało 17,99, czyli łącznie prawie będzie 60-70 zł. Jeżeli chodzi o mnie, to spodziewałem się takiego ruchu, prędzej czy później wiedziałem, że Disney podniesie ceny i podnosić będzie dalej. Nie spodziewałem się tylko, że podniosą te ceny tak bardzo. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej albo w ankiecie na karcie społeczność, czy z nowymi cenami macie zamiar dalej subskrybować Disney+, a my przechodzimy do update'u związanego z serialem Amazona na temat Robocopa. Mamy duży update. Pierwszy raz Robocopa na dużym ekranie widzieliśmy w 1987. Reżyserem był Paul Verhoeven, a w głównego robota policjanta wcielał się Peter Weller. Od tamtego czasu dostaliśmy kilka różnych spin-offów, rebootów, remake'ów itd., itd. W 2014 był ostatni reboot z Joelem Kinnamanem w roli głównej, który nie był zbyt ciepło przyjęty przez widzów i krytyków. Prawa do Robocopa przeszły do Amazona po tym, jak w 2022 wykupili studio MGM. Dzięki Variety dowiedzieliśmy się, że Peter Ocko albo Ocko będzie showrunnerem nowego serialu na temat Robocopa. Peter Ocko na swoim koncie nie ma jakichś super wybitnych seriali jako showrunner, no ale ma kilka dobrych tytułów. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że James Wan i Atomic Monster będzie producentem wykonawczym, czy jednym z producentów tego serialu. I to może być naprawdę strzał w dziesiątkę, bo jak doskonale wiecie, Atomic Monster specjalizuje się w horrorach. Spod ręki Atomic Monster wyszły takie filmy jak Obecność, Mortal Kombat, Malignant, Megan czy Lights Out. Dostaliśmy też pierwszy oficjalny, taki ogólny zarys fabuły, który mówi o tym, że będzie to kolejna historia powstania Robocopa. Według mnie Atomic Monster jako producent tego serialu to świetna informacja, ponieważ miejmy nadzieję, że dzięki temu serial będzie miał nieco bardziej takie horrorowe zajawki. No a czy kolejne sezony Pierścieni Władzy będą miały horrorowe zajawki? Nie wiem, ale zobaczymy, bo te powstaną. Ismael Cruz Cordova wyjawił dla Variety, że trzeci sezon Pierścieni Władzy powstanie. Nie został oficjalnie zapowiedziany przez Amazon, ale aktor, który wciela się w elfa Aaron Deera, powiedział, że aktualnie pracują nad scenariuszem. Niestety on jeszcze nie czytał scenariusza, ale bardzo by chciał, ale wierzy, że trzeci sezon powstanie prędzej niż później. No i to jest bardzo dobra wiadomość dla tych kilku fanów, który ma ten serial. Aczkolwiek chciałbym przypomnieć, że Amazon wyłożył $1 miliard na prawa autorskie i ten serial, co czyni go najdroższym serialem w historii telewizji. Pierwotny plan zakładał 5 sezonów i taki nadal jest plan. Pierwszy sezon był najczęściej i najchętniej oglądanym serialem na platformie Amazon. Drugi sezon jest nieco gorzej oceniany i ma mniejszą widownię, aczkolwiek na tyle wysoką, że trzeci sezon na pewno powstanie. Według mnie będzie zachowany plan 5 sezonów, bo Amazon wydał kupę kasy na prawa autorskie i oni po prostu chcą wydoić z tej franczyzy wszystko. I wydaje mi się, że po 5 sezonie zobaczymy jakieś inne seriale, które będą opowiadały nam o drugiej erze, czy nie wiem, tym razem będą ustawione dziesiątki tysięcy lat przed wydarzeniami
z władcy pierścieni. A czy The Last of Us może mieć 5 sezonów? No raczej nie, bo pierwotnie zakładano tylko 3. Pamiętajcie, że mamy tylko 2 gry. Pierwszy sezon to pierwsza gra, drugi i trzeci sezon to będzie druga gra, przynajmniej według raportów. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie ni z gruchy, ni z pietruchy Max opublikował nam pierwszy zwiastun do drugiego sezonu. W drugim sezonie zobaczymy nowych aktorów, takich jak Caitlin Dever, Young Mazzino, Isabella Merced czy Jeffrey Wright. Zwiastun jest bardzo spokojny, zaczyna się od postaci Caitlin O'Hary, którą pewnie kojarzycie z roli matki Kevina, która jest jakąś terapeutką. Dlaczego Joel potrzebuje terapii? Prawdopodobnie związane jest to z tym, jak zakończył się pierwszy sezon, czyli kłamstwem Joela na temat tego, co stało się w szpitalu, na temat tego, że mógł uratować cały świat, ale wybrał ratowanie swojej koleżanki, czy takiej przybranej córki, nowej córki Ellie. Zdecydowanie największą kontrowersją tego drugiego sezonu jest postać Abby, w tej roli Caitlin Dever. W ogóle jestem w szoku, jak dobrze dobrano aktorów. Naprawdę niektórzy wyglądają jak odpowiedniki z gry. Na przykład Young Mazzino jako Jesse, albo Isabella Merced jako Dina, Dany Ramirez jako Manny, czy Ariela Bares jako Mel. Zwiastun kończy się napadem grzybiarzy na Jacksonville, no i mamy kartę premiera w 2025. Niestety nie wiemy kiedy w 2025, ale według plotek ma mieć premierę jeszcze przed zakończeniem zbierania kandydatów do nagród Emmy, czyli miałoby to miejsce w styczniu 2025. Tak więc teoretycznie ze zwiastunem już teraz jest bardzo duża szansa, że serial będzie miał swoją premierę w ciągu najbliższych 4 miesięcy. Dajcie mi znać, czy czekacie. No i ja chcę tylko wiedzieć, czy w drugim sezonie zobaczymy tą scenę. Ten, kto grał, ten wie, o czym mówię. Macie jeszcze kilka miesięcy, żeby zagrać w drugą grę. Naprawdę serdecznie polecam. A teraz przechodzimy do zwiastunu Baleriny, czyli historii ze świata Johna Wicka. Balerina to pierwszy filmowy spin-off historii Johna Wicka w reżyserii Lena Wisemana. W tytułową i główną rolę wciela się Ana de Armas i powiem wam, że mam już jeden problem, który tak naprawdę nie jest problemem z tym filmem, ponieważ Chad Stahelski, reżyser pierwszych 4 filmów o Johnie Wicku, no niestety nie jest reżyserem Baleriny, ale na szczęście ma decydujące słowo na temat wszystkiego, co wyjdzie z tej franczyzy. No i na podstawie tej informacji, jak również zwiastuna, no chyba wszyscy widzieli, że sceny akcji są naprawdę świetne, stoją na wysokim John Wickowym poziomie. Tak więc jest na co czekać. Niestety, wydaje mi się, że scenariusz będzie bardzo oklepany, bo zobaczymy dokładnie to samo, tylko że z kobietą w roli głównej. Balerina, czyli Ana de Armas, czyli Eve w filmie, jest na ścieżce zemsty za zabicie rodziny. Tak samo jak John Wick był na ścieżce zemsty za zabicie pieska. Na szczęście zobaczymy też znajome nazwiska. Rest in peace, Lance Reddick powróci jako prawa ręka Jana McShane'a w hotelu Continental, właśnie będzie McShane, no i Keanu Reeves powróci. Nie jest to niespodzianka, bo to oficjalnie zostało nam potwierdzone kilka nawet miesięcy temu. Wiemy natomiast, że Keanu Reeves nie będzie miał dużej roli, będzie tam raczej tylko na cameo, 1-2 sceny, prawdopodobnie będzie mentorem, nauczycielem Ewy i zwiastuny będą doiły tą jedną scenę, będą bazowały cały swój marketing na Keanu Reevesie. I teraz powiem wam, dlaczego to jest problem. Ponieważ wszyscy będą myśleli, że Keanu Reeves będzie miał tutaj dużą rolę. A jak doskonale wiecie, mieliśmy już taki serial jak Continental i tam nie pojawił się Keanu Reeves. No i co? Serial no się nie udał, krótko mówiąc. Nie będzie kolejnych sezonów. No i twórcy pomyśleli, kurde, czego nam brakuje? No oczywiście odpowiedź jest prosta, Keanu Reevesa. No więc tutaj
dali Keanu Reevesa. Będzie w filmie przez 2 minuty, a cały marketing będzie bazowany właśnie na tych 2 minutach, przez co widzowie, no powiem wam, chyba nie polubią tego filmu, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, sceny akcji wyglądają naprawdę przyzwoicie. No i zobaczymy, czy dzięki balerinie świat Johna Wicka będzie mógł przetrwać bez Johna Wicka. Zanim przejdziemy do kolejnego newsa, to chciałbym powiedzieć słówko od partnera kanału, czyli eneba.com, do którego link jak zwykle znajdziecie w opisie. Między 26 a 30 sierpnia mam dla Was fajną ofertę na karty PSN. Z kodem FIFA.pl dostaniecie 9% zniżki. Maksymalnie 3 zamówienia na jedno IP, no i maksymalna wartość karty to 150 euro. Nie jest to może jakaś super oferta, ale zawsze to jest 10% w kieszeni. Od siebie mogę dodać, że są naprawdę konkurencyjne ceny, link w opisie. A teraz lecimy do tego, jakie nagrody chce zdobyć Deadpool i Wolverine. Variety ekskluzywnie przedstawiło nam pewien raport, w którym napisali, że studio Marvel chce, aby Deadpool i Wolverine, czy Deadpool 3, brało udział w wyścigu nie tylko po Oscary, ale też Złote Globy, nagrody różnej maści. Według Variety Deadpool i Wolverine chcą zdobyć nagrody na takich galach jak Golden Globes, Screen Actors Guild, Critics' Choice i Oscary. Na Złotych Globach Ryan Reynolds będzie walczył o statuetkę najlepszego aktora w kategorii komedia, a Hugh Jackman będzie walczył o nagrodę jako drugoplanowy aktor. Natomiast jeżeli chodzi o Oscary, to Deadpool i Wolverine będzie walczył w tych technicznych kategoriach, czyli nominacje do efektów specjalnych, dźwięku i designu. Myślę, że jakieś Złote Globy tutaj mają w kieszeni, ale jeżeli chodzi o Oscary, które moim zdaniem nie liczą się już od ponad 10 lat, jak myślicie, czy Deadpool i Wolverine zgarną Oscary w tych trzech kategoriach, o których mówiłem? Efekty specjalne myślę, że może tutaj powalczyć. Dźwięk również. Design? No nie wiem. Ale dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie, a my przechodzimy do plotki dnia. Plotka dnia. Chcę to podkreślić. Plotka, ponieważ pochodzi od My Time to Shine Hello. Na swoim Twitterze napisał, czy napisała, tak naprawdę to już nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna, że studio Marvel ma wielkie plany dotyczące Scarlet Witch Wandy Maximoff. Chcą zrobić solowy film, 2 kolejne spin-offy WandaVision, jak również wielka rola w filmach Avengers i w sadze mutantów. Każdy mógłby na coś takiego wpaść. To znaczy tak, przede wszystkim, Wanda teoretycznie zginęła, ale jeżeli studio Marvel będzie chciało ją dalej wykorzystać, no to powiedzą, hej, jednak nie zginęła, zmieniliśmy zdanie. I problem rozwiązany. Teraz tak. W sadze mutantów Scarlet Witch no musi mieć jakąś fajną rolę, bo jest kluczową postacią w wielu historiach związanych z X-Menami. Tutaj mówię o na przykład wyrżnięciu 99% mutantów z powierzchni Ziemi. Och, coś takiego bym chciał zobaczyć, ale to pewnie będzie na końcu sagi mutantów. W Avengers Secret Wars Scarlet Witch miała rolę. W Doomsday mogą ją jakoś wkręcić. Jeżeli chodzi o spin-offy WandaVision, no to aktualnie powstaje Vision Quest. No i tam będzie miała na pewno jakąś rolę. Pewnie w Wonder Manie będzie miała jakąś rolę, ponieważ Wonder Man jest bratem Visiona. Co jeszcze? Nie wiem, być może WandaVision sezon 2. Zobaczymy. No i solowy film o Scarlet Witch, prawdopodobnie mówiący o tym, co się z nią stało po wydarzeniach z Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Powiem tak. Postać Scarlet Witch jest bardzo ciekawą postacią w całym MCU, patrząc na MCU do tej pory. Myślę, że jeżeli nie zrobiliby jakichś jeszcze historii z tą postacią, to byłby strzał w kolano. Muszą bazować na postaciach
nostalgicznych, które zostały z pierwszej i tam drugiej fazy MCU, ponieważ wprowadzanie zbyt wielu nowych postaci może zakończyć się takim rozwodnieniem całego tego świata i po prostu fani przestaną dbać o bohaterów. Nie będą się z nimi utożsamiali. No bo już zobaczcie, że z oryginalnych Avengers został nam tylko tak naprawdę Doctor Strange, gdzieś tam Hulk, gdzieś tam Thor, coś tam Hawkeye. No wiecie, wszystko jest w takim limbo zawieszone. A tak, jeżeli wykorzystają Scarlet Witch, która ma mnóstwo fanów na całym świecie, no to będą mogli się chwycić jeszcze tej brzytwy. No i miejmy nadzieję, że nie utoną. A co ty o tym sądzisz? Daj mi znać, jak zwykle, w komentarzu poniżej. Na razie, dzięki, że kliknąłeś w ten materiał.